Jeden z synów Ceci zaginął 9, a drugi 6 lat temu. Ona jednak nie traci nadziei, że ich odnajdzie. Przynajmniej raz w miesiącu podejmuje ryzyko i wraca tam, gdzie po raz ostatni widziała ich żywych. Wraca do Sonory, żeby wziąć udział w poszukiwaniach. Dużą część stanu Sonora, który graniczy bezpośrednio ze Stanami Zjednoczonymi, stanowi pustynia o tej samej nazwie. Tu przebiegają szlaki przerzutu ludzi i przemytu narkotyków. Tu też łatwo pozbyć się ciał. Witam, jak się macie? Dobrze. Ceci, a czy ty zawsze masz taką ochronę? Tak, policja zawsze mnie eskortuje. A nie jesteś trochę zła, że teraz jest tyle policji, żeby ciebie chronić, a nie było ich, kiedy zaginęli twoi synowie? Tak, mam z tym problem. Powtarzam władzom, że skoro jest tylu funkcjonariuszy i tyle policji, jak to możliwe, że tylu ludzi znika codziennie i władze nie są w stanie ich odnaleźć? Ceci praktycznie od początku wiedziała, że nie ma co liczyć na pomoc władz w poszukiwaniu synów. To moje biuro, a to wszystko zaginieni. W 2019 roku wraz z innymi matkami, które próbują odnaleźć zaginione dzieci, założyła kolektyw Poszukujących Matek. Wszędzie na świecie giną ludzie. Rzecz w tym, że w Meksyku ta skala jest porażająca i nie ma żadnych wiarygodnych statystyk. No i co najgorsze, wielu z tych osób nikt poza matkami nie szuka. Ile was jest poszukujących matek z Sonory? Ponad 2000. Por favor. Zapraszamy. Jak się masz? Spójrzcie, to jest moja córka. Była wysoka, szczupła, ciemnowłosa, z bardzo długimi włosami. Pracowała, była nauczycielką w przedszkolu. A kiedy zaginęła? 24 czerwca 2022 roku. Znaleźliśmy ją 5 dni później, martwą. Kiedy tracimy rodziców, jesteśmy sierotami. Gdy tracimy małżonka, jesteśmy wdowami. Ale strata dziecka nie ma nazwy. Carla Guadalupe Nogales Cohen, czyli zaginęła w 2019 roku. Kiedy znikają kobiety, zwykle jest to kwestia handlu ludźmi. Tak kwalifikuje to władza. W przypadku dzieci w większości sytuacji w zaginięcia zamieszany jest ojciec lub matka, którzy się rozstają. Jest też wiele przypadków zniknięć dzieci w związku z handlem organami. Tych dzieci już nie odnajdujemy.